się lecz kobietą. A propos tego, jak sobie radziłam w takiej trudnej sytuacji. Pracowałam tam parę miesięcy i uważam, że to było bardzo dobre doświadczenie moje, bo poznałam, jak ludzie pracują, jadąc rano do roboty, wracają potem, jak się... To mogę powiedzieć, że już mogę i napisałam o tym też, że pracowałam tak jak wszyscy inni ludzie. Czyli zastosowałaś w wypadku refleksji metodę wyciągnąć wnioski, żeby to się nie powtórzyło. Przeanalizowałaś to i się czegoś nauczyłaś. Bardzo. Obsługi komputera. To słabo. No tak. Klawisz to, erase. Erase, tak. Bardzo mi się... Dobrze. Kiedy przyjechałam z Bobem Akwerinem na Jazz Jam, bo po 13-letniej nieobecności w Polsce, potem coraz częściej zaczęłam przyjeżdżać i czasami zawiesiłam oko na jakiś tam program typu Mam Talent, czy tak dalej. I tak w ogóle patrzę na tych jurorów, jak się zwęcają nad tymi uczestnikami, jacy są strasznie tacy, wręcz czasami okrutni. Przecież to jest taka delikatna materia, ci wokaliści. Jak można tak powiedzieć, a z ciebie nic nie będzie i tak, fałszujesz w ogóle i tak dalej, nie? Także to jest to było, bo ja oglądałam niektóre takie tego typu programy za granicą, czy w Stanach, czy w Szwecji, czy obojętnie, gdzie byliśmy czasami. Przez przypadek, żeśmy tam coś oglądali z Michałem i zawsze byłam za tym, żeby odnieść się do tych wokalistów z taką, z szacunkiem, z miłością, z zrozumieniem, że i chwalić ich za to, że w ogóle śpiewają i pomagać im, bo wiadomo, że mają tremę, że się trzęsą i tak dalej. Także ja jestem po tej stronie. Ja zawsze udzielam rad i zakładam, że można, że trzeba się liczyć z tym, że można popełnić błąd i trzeba za wszelką cenę uniknąć tego, bo były takie przypadki z historii, kiedy ktoś nie sprzedawał płyty pierwszej, drugiej, trzeciej, wszyscy mówili, nic nie będzie i nagle okazało się, że jest genialny albo genialna. Także ja miałam doświadczenie w tej bitwie na głosy, ale to była zupełnie inna sprawa, także ja nie oceniałam. Natomiast teraz wolno mi o tym mówić, chyba tak, już można. Już nie mam tej... Miałem się o to zapytać, szefostwo. Pojawi się cudowny program, a teraz już nagrywany, pod tytułem The Voice Senior, czyli głos seniorów. 60 plus. Poniżej 60 nie mają prawa tam się pokazywać. Żadnej wyjce w ogóle i tak dalej. Nie? Także słuchajcie, ja mam doświadczenie zupełnie niesamowite, jeśli chodzi o tych. To są wszyscy emeryci, którzy tam gdzieś śpiewali więcej lub mniej, ale zdecydowali się wziąć udział w tym programie, który będzie miał premierę w listopadzie, a w grudniu będzie finał. Także ja mam do czynienia z tymi ludźmi. To jest coś niesamowitego. Oni mają luz, oczywiście chcieliby wygrać, ale z takim fajnym dystansem podchodzą do tego programu. Trochę się tremują, ale w ogóle mają uśmiech na twarzy, mają jakiś taki promień w sobie, ciepło i bawią się tym cudownie. I opowiadają, mówi, moje dzieci były przeciwko. A wnuki w ogóle powiedziały, że nie będą się do mnie odzywać, jak brała udział w tym programie. A znowu inna kobieta mówiła, a mnie to zagrzewali do wzięcia udziału w tym programie właśnie wnuki. I tam, także w ogóle jestem przeszczęśliwa. Aczkolwiek był też ten moment, że musiałam wybrać kogoś i jest czterech wokalistów i fantastycznie każdy śpiewa. I teraz bądź tu mądry, jak wybrać. I ja naprawdę miałam zagwozdkę, bo musiałam wybrać dwie osoby i losowałam, w kieszeni losowałam pieniążkami. Tak, przerzucałam ten, to i tak.
przekładałam, w ogóle jakieś cuda wymyślałam, każda osoba była inna i wspaniała. Aha, a propos jeszcze tego. Na moim spotkaniu, nie wiem, czy tutaj ktoś był, jak była promocja mojej książki, kiedy, tam nie tak dawno, był pan Kazimierz, albo Marcin. Wstał pan Marcin i mówi tak, bardzo przystojny mężczyzna, siwy, ładnie ubrany, i mówi, pani Urszulo, ja mam takie pytanie. Ja mam 82 lata i całe życie chciałem śpiewać, ale nikt mi na to nie pozwolił, nikt mnie nie chciał słuchać. A moja żona, ona zaraz mnie ściągnie za marynarkę na dół, bo ona siedziała po niego. I moim marzeniem jest zaśpiewać. A ja mówię, panie Marcinie, niech pan spojrzy. Niech pan spojrzy na tych ludzi. Oni mają uśmiech, mają jasne twarze. Oni czekają na to, żeby pan zaśpiewał. Tak naprawdę mógł zaśpiewać? Pewnie. I zaczął śpiewać. Słuchajcie, nie było to trafione. Ale nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Dostał uwację na stojąco. I potem chodził, jak ja podpisywałam książkę, chodził koło mnie, pani Urszulo, spełniła pani moje marzenie. Zaśpiewałem, dostałem brama i uwację na stojąco. To było coś niesamowitego. I to nie na to po prostu piękny moment. Piękny, cudowny, jak się sobie. Lęko, jesteś okej. Tak, zrobić taką robotę i wszystko zapamiętać. I tak to wszystko świetnie brzmiało. I to była płyta Malowany ptak, które dedykowałam potem Jerzemu Kosińskiemu. Także to był taki moment przełomowy w moim życiu, że zrozumiałam, że dużo rzeczy potrafię, a myślałam, że nie. No właśnie, bo tu wspomniałaś o Jerzym Kosińskim i też przeczytałem taką wypowiedź swojemu, że przy Michale byłaś harcerką w Stankach, a przy Jerzym Kosińskim stałaś się kobietą. Tak. On się mną zachwycał. Zachwycał się cały czas i mówił zawsze, ty masz najpiękniejszą, szeroką twarz na świecie. A ja zawsze się wstydziłam tej mojej szerokiej twarzy i tam kazałam tym makijażystkom tutaj ciemny puder, żeby była wąska. Nie? Wiesz? I tak on widział we mnie niesamowity potencjał, jeśli chodzi o kobiety. Odkrył we mnie kobiety. Nie, to nie było pranie mózgu, to było po prostu odkrycie mnie. Ja siebie też odkryłam. I od tego momentu, bo ja myślałam, że zawsze jestem brzydka, że jestem nieatrakcyjna. Naprawdę. Także on, dzięki niemu, uwierzyłam, zaczęłam się sobie przyglądać, a propos przyglądania się, to kiedyś niesamowicie. Właśnie było to jeszcze więcej publiczności, ale prawie same kobiety, to było w Łodzi. I tak opowiadam, tłumaczę, żeby tak naprawdę wierzyć w siebie, odkryć w sobie tą moc, bo każda kobieta ma moc. Wspaniałe jesteśmy kobiety, niewidzialne, najlepsze, co najlepsze. I ja mówię do nich potem, pod koniec tak, pod koniec koncertu, wiecie co, jak pójdziecie do domu, to pierwsza rzecz, idźcie do łazienki. Stańcie przed lustrem i powiedzcie do lustra. I nagle do głowy mi przyszło niesamowite nazwisko. Powiedzcie do lustra, kocham Urszulę Dudziak.